Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Dzisiejszy odcinek to sprawa zabójstwa, które do dziś budzi wiele emocji. To historia miłości, która nie mogła zostać spełniona, ale też nienawiści i tego, jak niektórzy ludzie nie potrafią pogodzić się z rozstaniem, a lekiem na ból po rozstaniu staje się dla nich coś naprawdę strasznego, a dla większości z nas niewyobrażalnego. Zatracają się w nienawiści, która prowadzi do tragedii. Na zdjęciu po lewej stronie miniatury znajduje się Paweł, który padł ofiarą morderstwa i jest to właśnie morderstwo, a nie zabójstwo, a warto wiedzieć, że te dwa terminy mają nieco inne znaczenie. Zabójstwo jest odebraniem życia drugiej osobie. Morderstwo natomiast jest zabójstwem popełnionym ze szczególnym okrucieństwem i działanie to jest zwykle bardzo dobrze zaplanowane. I tutaj mamy do czynienia właśnie z morderstwem, bo sprawca wszystko bardzo dokładnie zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. Na zdjęciu po prawej stronie widzicie właśnie sprawcę tej okrutnej zbrodni. Nie ma zasłoniętych oczu, znamy jego imię i nazwisko i oczywiście podam je w odcinku, a wszystko dlatego, że człowiek ten jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Został wobec niego wydany europejski nakaz aresztowania, dlatego jeśli go rozpoznajecie i wiecie, gdzie może przebywać, przekażcie swoją wiedzę Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, dzwoniąc pod numer telefonu 47 85 114 44 lub Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie pod numerem telefonu 47 85 45 255 lub po prostu powiadomcie najbliższą jednostkę policji. Możecie oczywiście również skontaktować się ze mną pod adresem tropicielezbrodni@gmail.com. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie odcinka i jeśli ktoś z Was wie, gdzie obecnie przebywa podejrzany i może pomóc w schwytaniu tego groźnego przestępcy, bardzo proszę o podzielenie się swoją wiedzą z odpowiednimi służbami. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Paweł Kiliański przychodzi na świat 23 czerwca 1992 roku. Zaledwie 3 lata po tym, jak Polska Rzeczpospolita Ludowa zamienia swoją nazwę na Rzeczpospolitą Polską i 3 lata po pierwszych wolnych wyborach. Jest początek lat 90. i jest to dla Polski okres burzliwych przemian i właśnie na ten moment przypada wczesne dzieciństwo Pawła. Chłopak jest rodzynkiem wychowywanym wśród 2 sióstr, ponadto jest też najmłodszy z rodzeństwa i jest przez to otoczony troskliwą opieką starszych sióstr. Całe dzieciństwo Pawła toczy się na katowickim osiedlu Wełnowiec, gdzie już od najmłodszych lat zdradza szczególne zainteresowanie sportem i wszelkiego rodzaju aktywnościami fizycznymi. To właśnie tutaj, w północnej części miasta, rozwija swoje pasje i kształtuje swój charakter. Swoją pasją chłopak chce dzielić się z bliskimi. Często angażuje ich w różnego rodzaju gry i zabawy, a oni chętnie spędzają z nim czas. Paweł to niezwykle żywiołowy, pełen energii i pasji chłopak, który wyrósł na równie zaangażowanego i aktywnego młodego mężczyznę. Również w dorosłym życiu mnóstwo swojego czasu spędzał na stadionach, przy trasach różnego rodzaju rajdów oraz w towarzystwie znanych i lubianych polskich sportowców, próbując poznać ich zarówno jako sportowców, ale również jako zwyczajnych ludzi zmagających się z codziennością.
bo oprócz sportu, wielką pasją Pawła był po prostu człowiek. Paweł zdecydowanie nie był domatorem. Ani w dzieciństwie, ani w dorosłości nie był typem człowieka lubiącego leżeć na kanapie przed telewizorem czy z nosem w książce, choć wiedzy i inteligencji absolutnie nie można było mu odmówić. Chętnie podróżował, a swoją wiedzę lubił zdobywać w sposób praktyczny. Podróżując, zwiedzając, poznając ludzi i ich historię. Rozmawiał z zupełnie przypadkowymi osobami, chcąc poznać ich kulturę, inne wartości i zrozumieć świat z perspektywy drugiego człowieka. Miał mnóstwo wrodzonej wrażliwości, empatii i z uwagą wsłuchiwał się w historie opowiadane mu przez osoby, które poznawał na swojej zawodowej ścieżce, ale i tych, których przypadkowo spotykał w trakcie częstych podróży. Wielkim marzeniem Pawła było zostanie kierowcą rajdowym. Chciał startować w wyścigach samochodowych, ale tego pragnienia nigdy nie spełnił. Jednak ścieżka zawodowa, którą wybrał, pozwalała mu na oglądanie rajdów i relacjonowanie ich w mediach. Zamiast zostać kierowcą, stał się dziennikarzem, który z pasją opowiadał o sukcesach polskich zawodników. Poza rajdowcami spotykał również przedstawicieli innych dyscyplin sportowych, ponieważ interesowały go również inne dziedziny, chociażby piłka nożna czy różnego rodzaju sporty wyczynowe. Gdy tylko miał okazję, zasiadał na trybunach jako kibic lub jako dziennikarz, ale przeważnie w obu tych rolach. W jego wielkiej pasji wspierali go wszyscy, rodzina i przyjaciele, ale szczególnie dobrze rozumiał go w tej kwestii ojciec. Gdy Paweł był jeszcze nastolatkiem, wraz z tatą jeździł na zawody, różnego rodzaju wyścigi i rajdy, po których chłopak z pasją opowiadał bliskim o tym, co widział. Zdawał rodzinie relacje. Od początku przejawiał ogromny talent korespondenta, a nawet komentatora sportowego. Miał do tego smykałkę i potrafił zaciekawić opowieściami wszystkich, nawet tych, którzy niekoniecznie interesowali się sportem czy nie byli na bieżąco ze wszystkimi nowinkami z tego świata. Zarówno on sam, jak i jego rodzina przeczuwali, że droga dziennikarza to najlepszy wybór dla tego młodego człowieka. Z tatą łączyła go szczególna więź i byli ze sobą bardzo blisko. Ich relacja była udana, rozumieli się bardzo dobrze, często spędzali ze sobą czas, kontynuując tradycje z dzieciństwa Pawła i z jego lat nastoletnich, razem jeżdżąc na przykład na mecze piłki nożnej. Zamiłowanie do sportu jeszcze bardziej ich do siebie zbliżało i scalało relacje ojciec-syn. Często nadrabiali tak stracony czas, bo Paweł jako dorosły mężczyzna nie tylko oddał się w całości studiom i nauce, ale także zagranicznym podróżom, które relacjonował najbliższym w różnego rodzaju wideoblogach czy też na zdjęciach. A w związku z tymi podróżami widywał się z ojcem dużo rzadziej niż wcześniej, dlatego zawsze, gdy tylko miał ku temu okazję, dzwonił do taty, wysyłał mu filmiki z podróży i w każdej wolnej chwili odwiedzał rodzinę. Paweł należał do ludzi, którzy chcą zdobyć wszystko własną pracą. Zarobić na pierwsze mieszkanie, a nie czekać na to, aż ktoś im to da. Jednocześnie nie potrafił pozostawać w jednym miejscu, dlatego z tak wielką pasją oddawał się kolejnym, coraz bardziej fascynującym podróżom. Jego pasją było poznawanie nowych miejsc i ludzi, a tych obok niego było zawsze wielu. Miał pozytywne nastawienie do życia, był życzliwy, przyjacielski i pomocny, ale także i ciekawy wszystkiego, co działo się dokoła niego
Nie był bierny i nie siedział z założonymi rękoma, aż los coś mu podaruje. Sam bardzo ciężko pracował i walczył o wszystko, co w życiu osiągnął. Te cechy charakteru spowodowały, że udało mu się ukończyć studia, a później zdobyć dobrą pracę w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych, TVN, gdzie najpierw pracował w katowickim oddziale, a później po przeprowadzce do Gdańska już jako reporter współtworzył gdański oddział Dzień Dobry TVN. Na studiach Paweł wyróżniał się tym, że zawsze był przygotowany do zajęć i aktywny. Koleżanki i koledzy podziwiali go za to, jak konsekwentnie dążył do celu. Kiedy rozpoczął pierwszą pracę zawodową, cieszył się z najmniejszych sukcesów, był zawsze gotowy do pracy i pełen energii. W pracy postrzegano go jako osobę z pasją, która nie tylko przychodzi do pracy w ramach obowiązków i aby zarobić pieniądze. Czuł, że bycie dziennikarzem to też swego rodzaju służba i misja. Jak mówili o nim koledzy z pracy, raz zachowywał się jak dobry kolega, a innym razem jak wujek, który zna się na rzeczy i pomoże, kiedy trzeba. Innym razem z kolei był jak najlepszy przyjaciel, który wspiera w chwilach słabości. Współpracownicy czuli się w jego towarzystwie swobodnie, a atmosferę w pracy można było nazywać wręcz domową. Praca Pawła charakteryzowała się tym, że miał bardzo indywidualne podejście do każdego problemu, do każdego realizowanego projektu i do każdego rozmówcy, z którym przeprowadzał wywiad. Współpracownicy dziennikarza przytaczają historię o tym, jak Paweł realizował materiał o chłopcu, który marzył o karierze filmowca. Dziecko było niezwykle utalentowane, a film był jego pasją. Jednak chłopczyk nie miał doświadczenia w występach telewizyjnych i miał prawo być spięty i zestresowany. Aby ułatwić mu telewizyjny występ, Paweł spędził z chłopcem całą godzinę przed nagraniem, bawił się z nim, oswajał go z kamerą, próbował rozluźnić atmosferę, by chłopiec poczuł się bezpiecznie i swobodnie, i dla wielu była to oznaka dojrzałości emocjonalnej oraz dowód na to, że Paweł nie tylko był dobrym dziennikarzem, zawsze przygotowanym do swojej pracy, ale także dobrym człowiekiem, który dba o relacje z innymi. Nieważne, kim był rozmówca, czym się zajmował i w jakim był wieku. Ważne, by osoba ta czuła się dobrze. Poza walorami intelektualnymi, które przedstawiał Paweł, nie sposób było nie dostrzec, że był także atrakcyjnym, przystojnym i zadbanym mężczyzną. Chociaż od jakiegoś czasu rodzina, a zwłaszcza ciocie na weselach, dopytywały Pawła, kiedy w końcu znajdzie swoją drugą połówkę, Paweł niekoniecznie był skory do udzielania odpowiedzi na te pytania. Przez pewien czas bawił się życiem i nie był gotowy na stabilizację. Uważał, że do poważnego związku trzeba dojrzeć i wejść w niego w momencie, kiedy jest się na niego gotowym. Wreszcie zbliżając się do trzydziestki, zaczął myśleć poważnie o założeniu rodziny. Zaczął wówczas zwierzać się siostrom, że chciałby w końcu się ustatkować, choć nigdy wprost nie mówił o tym, że kogoś poznał i że w jego życiu pojawiła się jakaś kobieta, to po sposobie jego zachowania i po tym, jakie działania podejmował, wszyscy domyślali się, że kogoś poznał i że jest to kobieta, na której z całą pewnością naprawdę mu zależy. Nigdy jednak nie przedstawił jej bliskim. Ewelina, bo tak miała na imię wybranka jego serca, była właśnie tą kobietą, której Paweł w ostatnim czasie poświęcał sporo uwagi. Młodzi poznali się, tak jak często bywa, przez internet. Było to pod koniec 2021 roku.
Na początku nic nie zapowiadało, że będzie to jakiś poważny związek. Po prostu dwoje ludzi odnajduje się w sieci, mają mnóstwo wspólnych zainteresowań, podobne pragnienia i łączy ich coś jeszcze. Ewelina pochodziła z Górnego Śląska. Mieszkała w Jastrzębiu Zdroju, zaledwie 70 km od rodzinnego miasta Pawła, Katowic. Od jakiegoś czasu kobieta próbowała ułożyć swoje życie na nowo i wyglądało na to, że szczęście wreszcie zawitało do jej codzienności, ponieważ wcześniej życie jej nie rozpieszczało. Ewelina przez 12 lat była w związku z Kamilem. Po kilku latach wzięli ślub, zostali rodzicami, mieli jedno dziecko. Jednak ten związek był nieudany i kobieta postanowiła rozstać się z mężem. Kiedy poznała Pawła, była w separacji i marzyła o nowym, spokojniejszym życiu. Małżeństwo Eweliny i Kamila nie należało do udanych. Kamil pracował jako górnik w kopalni Borynia Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Po pracy wracał do domu i siadał na kanapie z piwem, licząc, że będzie na niego czekała zawsze szczęśliwa i uśmiechnięta żona. Bez wymagań i problemów. Chętniej niż życiu rodzinnemu oddawał się swojej pasji, piłce nożnej i był mocno związany ze światem kibicowskim. Ewelina bardzo chciała się rozwijać i od zawsze interesowała się branżą kosmetyczną. Po narodzinach córki tylko na jakiś czas wycofała się z zawodu, ale zaraz kiedy dziecko podrosło, otworzyła własny salon kosmetyczny, intensywnie się dokształcała i inwestowała w siebie oraz swoją przyszłość, która przecież jest także przyszłością dziecka. Kamil wolał spokojne życie, tylko praca i dom. Żadnego rozwoju, żadnych dalszych perspektyw. Wolny czas wolał spędzać na stadionach lub przed telewizorem, zamiast dbać o budowanie więzi rodzinnych. Mimo tego, że Ewelina zachęcała męża do wspólnych aktywności, ten nie był zainteresowany. A ponieważ małżonkowie mieli zupełnie inny obraz ich wspólnej przyszłości, coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni, które stały się rutyną. Chcąc chronić córkę przed życiem w rodzinie, w której nieustannie dochodzi do awantur, Ewelina zdecydowała się zakończyć małżeństwo, które w tamtym momencie istniało już właściwie wyłącznie na papierze. Światy Kamila i Eweliny zaczęły mocno się od siebie różnić. Ona, pewna siebie, dbająca o swój wygląd, o swój biznes, i on, nieoczekujący od życia zbyt wiele. Ewelina zabrała ich wspólną córkę. W grudniu 2021 roku wynajęła mieszkanie i wyprowadziła się od męża, któremu trudno było zrozumieć decyzję żony. To właśnie wtedy, po rozstaniu z Kamilem, kobieta poznała przez internet Pawła. Chciała z kimś porozmawiać o swoich problemach, poszukać zrozumienia, ale nie spodziewała się, że zupełnie przypadkowo poznana przez internet osoba stanie się z czasem tak bliska. Kamil nie dawał za wygraną. Często przychodził do domu, próbował namówić ją na powrót. Dzwonił, wysyłał wiadomości. Pomimo wielokrotnych rozmów i stanowczego podejścia Eweliny do rozstania, do Kamila nie docierało, że to już koniec. Wielokrotnie w trakcie trwania małżeństwa prosiła go o większe zaangażowanie w życie rodzinne, prosiła, by pomógł jej w codziennych obowiązkach, ale on był głuchy na jej prośby. Ich życie z awantur przeszło w obojętność i właśnie wtedy Ewelina uznała, że to już koniec. Dość walczyła o ten związek i wreszcie się poddała. Ale dopiero wtedy, kiedy kobieta się wyprowadziła, Kamil zaczął obiecywać, że się zmieni,
że zrozumiał, co stracił, jednak zrozumiał to odrobinę za późno. Nawet kiedy kobieta poinformowała go, że zamierza złożyć pozew o rozwód, Kamil nic sobie z tego nie robił, licząc, że żona tylko go straszy. Wielokrotnie mówiła mu, że od niego odejdzie, że to już koniec, ale dawała mu kolejne szanse. Był przekonany, że tak jest i tym razem, ale Ewelina była stanowcza. Oświadczyła, że chce rozwodu i nie chce być z Kamilem ani dnia dłużej. Kobieta nie kryła przed Pawłem szczegółów tej trudnej sytuacji rodzinnej. Mężczyzna był gotowy przejść z nią przez rozwód, wspierać ją i chronić. Dodawał jej otuchy, kiedy Kamil uparcie nie dawał jej spokoju. Paweł wiedział o każdym telefonie od męża. To on jako pierwszy dowiadywał się o każdej natarczywości ze strony Kamila. Zdawało się, że teraz już wszystko w życiu Eweliny ułoży się dobrze. Lada moment miała uzyskać rozwód. Poznała nowego mężczyznę. Prowadziła dobrze prosperujący zakład kosmetyczny. Ewelina czuła, że przy Pawle będzie mogła wreszcie poczuć się bezpieczna. Co prawda ich związek był relacją na odległość. Ona na Śląsku, on na Pomorzu. Ale myśleli o tym, że kiedy kobieta dostanie wreszcie rozwód, będą mogli być razem. Ewelina otrzymała od Pawła mnóstwo wsparcia i zrozumienia, a ich relacja była zupełnie inna od tej, jaką kobietę łączyła z Kamilem. W marcu 2022 roku Ewelina złożyła wreszcie w sądzie w Rybniku pozew o rozwód. 26 marca 2022 roku pociągiem z Gdańska do Katowic przyjeżdża Paweł. Pociąg rusza o godzinie 11:01. Do Katowic dociera o 17:03. Chociaż w ten weekend Paweł miał pracować, to poprosił swoich przełożonych o dzień wolny. Miał ku temu bardzo konkretne powody. Po pierwsze, następnego dnia w niedzielę mieli zjeść z tatą urodzinowy obiad z okazji jego 75. urodzin. Po drugie, na Pawła czekała w Katowicach Ewelina. Paweł wpadł do domu rodzinnego na Wełnowcu około godziny 17:30. Tata podał mu obiad. Zauważył przy tym, że syn jest w bardzo dobrym humorze. Tryskał energią i nie można było po nim poznać, że ostatnie 6 godzin spędził w podróży. Na jego twarzy nie widać było ani śladu zmęczenia. Paweł poinformował tatę, że jest z kimś umówiony i dzisiejszy wieczór spędzi poza domem. Natomiast kolejny dzień, niedzielę 27 marca, spędzą razem. I kiedy syn w pośpiechu wybiegł z mieszkania, pan Lech wyjrzał przez okno. Zauważył, że przed domem czekał już na niego czarny sportowy samochód, z którego wysiadła piękna młoda kobieta, której tata Pawła nie znał. Para zamieniła się miejscami. Paweł usiadł za kierownicą samochodu, zaś kobieta po stronie pasażera. Para najpierw zjadła romantyczną kolację w jednej z katowickich restauracji, a następnie udali się do Będzina, do Będzin Areny przy ulicy Sportowej na galę bokserską połączoną z koncertem Smolastego. Ewelina i Paweł bawili się świetnie i widać było, że czują się w swoim towarzystwie komfortowo. Po koncercie postanowili spędzić ze sobą jeszcze chwilę i pojechali w ustronne miejsce niedaleko mieszkania taty Pawła w okolice stadionu GKS Katowice, który znajdował się na terenie miasta Chorzowa przy samej granicy z Katowicami. Tam przed godziną pierwszą w nocy, już 27 marca, zatrzymali się na parkingu w pobliżu jednego z wejść na stadion oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. Ich wieczór miał niedługo dobiec końca. Już za kilka godzin cała rodzina Pawła
miała spotkać się w rodzinnym domu, by wspólnie celebrować 75. urodziny taty Pawła. Para siedziała w samochodzie, gdy w pewnym momencie drzwi pojazdu od strony pasażera zostały gwałtownie otwarte. Ewelina nie wiedziała, co się dzieje, ale zobaczyła, jak zamaskowana osoba ugodziła nożem jej partnera. Człowiek ten miał założoną kamieniarkę i kobieta nie wiedziała, kim jest napastnik, który już kilka sekund później wyciągnął Pawła z samochodu i zadawał mu kolejne ciosy nożem. Pierwszy cios, ten zadany jeszcze w aucie, trafił Pawła w głowę. Kolejne zadawane były na oślep po całym ciele. Ewelina krzyczała z przerażenia i nie wiedziała, co się dzieje. Natychmiast wybiegła z auta, próbując w międzyczasie wezwać pomoc. Jednak nie była w stanie odblokować telefonu, który zalany był krwią Pawła. W szoku podbiegła do Pawła i napastnika i wówczas ten przerwał swój atak. Podszedł do kobiety, spojrzał na nią i uciekł, zostawiając na miejscu zdarzenia nóż, a kawałek dalej bawełnianą czapkę. Ewelina wsiadła za kierownicę. Pawłowi jakimś cudem udało się wsiąść na tylną kanapę. Para odjechała z parkingu, by szukać pomocy. Ewelina pojechała do najbliższego punktu pomocy medycznej, którego lokalizację znała. Jednak pomimo bardzo szybkiej reakcji kobiety, jak i ratowników medycznych oraz lekarzy, którzy zaczęli udzielać mu pomocy jeszcze na ulicy przed szpitalem, okazało się, że ran było tak wiele i były tak poważne, że pół godziny po ataku Paweł zmarł. Doświadczony ratownik medyczny, który miał za sobą 20 lat pracy, wypowiadał się później w mediach, że nigdy nie widział tak rozległych i poważnych ran, jakie miał Paweł. Śmierć dziennikarza, tak pogodnego i pełnego życia młodego człowieka, okazała się tragedią dla jego najbliższych. Dla jego taty, z którym kilkanaście godzin później miał jeść urodzinowy obiad, było to traumatyczne przeżycie. Jego syn został przecież zamordowany w jego 75. urodziny. To wszystko spadło na rodzinę tak bardzo niespodziewanie i nikt nie mógł znaleźć powodu, dla którego ktoś chciałby w tak brutalny sposób zabić Pawła. Człowieka spokojnego, uczciwego i niepowiązanego w żaden sposób ze światem przestępczym. Początkowo myślano, że być może morderstwo miało związek z jego dziennikarską działalnością. Ale przecież Paweł prowadził program w telewizji śniadaniowej, zajmował się tematami, które na pewno nie były niebezpieczne. Ponadto relacjonował wydarzenia sportowe i to również nie mogło być podłożem zbrodni. Sprawdzono ewentualny motyw kibicowski. Przecież do zbrodni doszło tuż obok stadionu. Jednak bardzo szybko odrzucono ten motyw. Paweł mógł ewentualnie stać się przypadkową ofiarą. Być może został z kimś pomylony. Prokuratura i policja uznały jednak, że być może warto byłoby się lepiej przyjrzeć życiu osobistemu mężczyzny i prawdopodobnie właśnie tam znajduje się odpowiedź na pytanie o to, dlaczego Paweł został zamordowany. I bardzo szybko okazało się, że motyw był stary jak świat. Nieszczęśliwa miłość i zazdrość. Ewelina była po zdarzeniu w ogromnym szoku. Nie potrafiła odpowiedzieć na wiele pytań śledczych. Zapytana o to, czy napastnikiem mógł być jej mąż, odpowiedziała, że na pewno nie, ponieważ rozpoznałaby go mimo kominiarki na twarzy. Szybko jednak okazało się, że kobieta się myliła. Według psychologów szok mógł wywołać u niej zaburzone postrzeganie, przez co wyparła prawdziwe wspomnienie. Ze swojej pamięci wyparła wiele szczegółów i nie potrafiła dokładnie opisać tego, co działo się na miejscu zbrodni. Wiedziała, że Paweł został zaatakowany, ale nie potrafiła chronologicznie
i logicznie poukładać historię w całość. Pamiętała, że prowadziła samochód po ataku, ale nie mogła sobie przypomnieć, w jaki sposób znalazła się na miejscu kierowcy. Nie potrafiła także zidentyfikować sprawcy, którego widziała przez kilka sekund. Sporządzono portret pamięciowy, ale nie ujrzał on światła dziennego i pozostał tylko do wiedzy policji. Mimo że Ewelina była jedynym świadkiem tragicznego zdarzenia i nadal pozostawała w ogromnym szoku, była przesłuchiwana kilkukrotnie i za każdym razem śledczy mieli nadzieję, że przypomni sobie jakiś szczegół, który pozwoli na ustalenie sprawcy tej okrutnej zbrodni. Dopiero zabezpieczenie nagrania z monitoringu i pokazanie go Ewelinie sprawiło, że udało się rozpoznać napastnika. Mimo że w miejscu ataku panowała ciemność, to bardzo wyraźnie widać było sylwetkę i ruchy napastnika. Ewelina nie miała już żadnych wątpliwości, że mężczyzną, którego zarejestrowały kamery monitoringu, był jej mąż, Kamil. Na nagraniach widać było także moment, w którym mężczyzna wychodzi najpierw z ukrycia, a następnie czołgając się po ziemi, dociera do zaparkowanego samochodu, wyciąga coś spod niego, a następnie przystępuje do ataku. Nie wiadomo było, co takiego Kamil wyjął spod samochodu Eweliny, ale musiało to być coś ważnego i ten wątek należało bardzo dokładnie zbadać. Ewelina nie mogła uwierzyć w to wszystko, co się wydarzyło. Zaledwie kilka miesięcy temu odważyła się zakończyć związek, w którym była nieszczęśliwa. Poznała następnie mężczyznę, który chciał się nią zaopiekować, a teraz cały jej świat runął jak domek z kart. Była świadkiem zabójstwa, a teraz okazuje się, że za tą zbrodnią stoi jej mąż, który okazał się bezwzględnym mordercą. Policjanci, gdy tylko dowiedzieli się, że Ewelina rozpoznała w napastniku swojego męża Kamila Żyłę, natychmiast udali się do jego miejsca zamieszkania. Biegli psycholodzy uznali, że zeznania Eweliny są wiarygodne, natomiast te pierwsze, w których nie rozpoznawała męża, były wynikiem silnego wzburzenia emocjonalnego. Kiedy śledczy pojawili się w miejscu zamieszkania Kamila, okazało się, że już w niedzielę rano, zaledwie kilka godzin po dokonaniu morderstwa, mężczyzna pożyczył od swojej mamy białe Volvo i odjechał nim w nikomu nieznanym kierunku. Była to poszlaka świadcząca na niekorzyść Kamila. Skoro uciekał i nie można było się z nim skontaktować, można było podejrzewać, że chce się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Natychmiast zarządzono sprawdzenie logowań telefonu komórkowego mężczyzny i okazało się, że już przed godziną 6 rano przekroczył w Jędrzychowicach przejście graniczne z Niemcami, jednak wrócił na chwilę do Polski, jakby przez moment rozmyślił się z ucieczki, po czym po godzinie 6 ponownie telefon mężczyzny zalogował się w Niemczech. W mieszkaniu, w którym mieszkał mężczyzna, brakowało noża kuchennego, który znaleziono na parkingu, a który pokryty był krwią Pawła. Wszystko zaczęło układać się w jedną całość, a sprawstwo Kamila wydawało się być oczywiste. Policjanci monitorowali wszelkie ślady pozostawiane przez Kamila. Samochód, który pożyczył od swojej mamy, przekroczył granicę z Niemcami o godzinie 5:37, ale zawrócił i o 5:45 wjechał znowu na teren Polski, by ponownie o 6:04 znowu pojawić się w Niemczech. Założono, że mężczyzna jedzie do swojej babci, która mieszka właśnie w tym kraju. Przepisy nie pozwalały jednak na zatrzymanie Kamila poza granicami Polski, mimo przypuszczeń co do miejsca jego pobytu. Aby to zrobić, konieczny był europejski nakaz aresztowania, a ze zdobyciem go było sporo problemów. Zaczęto zastanawiać się, jak to się stało, że Kamil odnalazł Ewelinę oraz Pawła w tak ustronnym miejscu. To, że był na miejscu zdarzenia, udało się
także ustalić po raz kolejny między innymi dzięki logowaniu się jego telefonu do stacji BTS w pobliżu stadionu. Jednak skąd wiedział, że się tam znajdowali? Prokuratura rejonowa w Chorzowie oraz tamtejsza policja musiały ustalić ten bardzo ważny element zdarzenia, aby jednak móc dalej działać w celu schwytania Kamila Żyły, należało poczynić kolejne kroki. Gdy policja dysponowała już dowodami z zeznań Eweliny, zabezpieczonego noża oraz innymi nieujawnionymi do wiadomości publicznej dowodami, prokuratura rejonowa w Chorzowie przedstawiła Kamilowi Żyle zarzut zabójstwa Pawła Kiliańskiego. Z uwagi na okoliczności, w jakich znaleźli się śledczy, nie było obowiązku osobistego przedstawienia tego zarzutu. Następnie prokuratura niezwłocznie wystąpiła do Sądu Rejonowego w Chorzowie z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. W tym czasie przeprowadzono także sekcję zwłok Pawła, która wykazała, z jak ogromną siłą, nienawiścią i determinacją działał Kamil. Paweł nie miał żadnych szans na przeżycie takiego ataku, a liczba ran, jakie poniósł, wynosiła ponad 50. I nawet bardzo szybka akcja ratownicza nie była w stanie pomóc mężczyźnie. 2 kwietnia 2022 roku w kościele pod wezwaniem Józefa Robotnika w Katowicach odbył się pogrzeb Pawła, w którym oprócz najbliższej rodziny brało udział mnóstwo osób z jego pracy, jego znajomi oraz wielu mieszkańców Katowic. Na trumnie zawieszono jego legitymację dziennikarską, która była dla Pawła spełnieniem marzeń nie tylko zawodowych. Była również jego przepustką do wielu miejsc, łącznikiem w realizowaniu jego planów. Zorganizowano nawet specjalną relację na YouTube dla osób, które nie były w stanie pojawić się na pogrzebie osobiście, ale dzięki temu mogły obejrzeć ceremonię pogrzebową przez internet. Dziennikarz został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Józefowskiej w Katowicach. Pawła żegnano w mediach społecznościowych, w programach telewizyjnych. Z wielkim honorem w programie Dzień Dobry TVN pożegnali go jego koledzy i znajomi, którzy wypowiadali się o nim jak o człowieku pełnym pasji, pozytywnej energii i sprawiającego, że atmosfera w pracy była zawsze przyjazna. W czasie, kiedy rodzina i przyjaciele nie mogli pogodzić się z tragiczną śmiercią Pawła, a Ewelina próbowała odnaleźć się w nowej sytuacji, policja i prokuratura robiły absolutnie wszystko, aby ustalić miejsce pobytu Kamila Żyły. W toku toczącego się śledztwa prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Chorzowie udało się ustalić kilka bardzo ważnych dla sprawy faktów oraz zatrzymać kolegę Kamila, 37-letniego Łukasza G. z Jastrzębia Zdroju. Do mediów trafiła informacja, że zatrzymany mężczyzna nie brał bezpośredniego udziału w zbrodni, ale pomógł Kamilowi zainstalować w samochodzie Eweliny nadajnik GPS, po którego najprawdopodobniej sięgał czołgający się po ziemi Kamil bezpośrednio przed zabójstwem. Założenie takiego nadajnika w świetle polskiego prawa jest zabronione i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. Łukasz G. miał także kupić i zarejestrować na siebie kartę SIM, którą później dał Kamilowi. Łukaszowi G. zostały przedstawione zarzuty pomocnictwa ustalonemu mężczyźnie w popełnieniu przestępstwa oraz posługiwania się urządzeniem podsłuchowym zainstalowanym w samochodzie Eweliny. Łukasz G. przyznał się do stawianych mu zarzutów, ale zapewniał, że nie wiedział o planowanym przez Kamila zabójstwie. Po przesłuchaniu w prokuraturze został on zwolniony i objęty dozorem policyjnym.
nie istniały przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztu. Przeprowadzone przez policję i prokuraturę czynności doprowadziły do ustalenia, że Kamil przez kilka tygodni poprzedzających zbrodnię śledził swoją żonę. Po tym, kiedy rozstała się z nim, prawdopodobnie przypuszczał, że związała się z innym mężczyzną. Być może próbował przyłapać ją na zdradzie, by udowodnić jej winę za rozpad małżeństwa, choć według kolegów i znajomych Kamila wcale nie chodziło o udowodnienie czegokolwiek. Według nich 35-latek miał obsesję na punkcie Eweliny. Chciał ją kontrolować, miał nadzieję, że kiedy przyłapie ją na zdradzie, ta skruszona wróci do niego. W śledztwie założono, że zbrodnia została zaplanowana, począwszy od podłączenia sprzętu, dzięki któremu Kamil wiedział, gdzie przebywa jego żona, poprzez udanie się w miejsce, w którym była z Pawłem, aż do zabrania ze sobą ostrego noża, którym później zadał Pawłowi ponad 50 ciosów. Dziennikarze opisujący sprawę zastanawiali się, czy na pewno Paweł miał być ofiarą Kamila. Para poruszała się przecież samochodem Eweliny i to ona powinna siedzieć za kierownicą. Prokuratura nie miała jednak w tej kwestii żadnych wątpliwości. Ustalono, że Kamil obserwował parę przez cały wieczór i dokładnie wiedział, gdzie siedzi jego żona, a gdzie jej nowy partner. Zeznania świadków, których przesłuchano w tej sprawie, wskazywały na to, że w ostatnim czasie Kamil zachowywał się nieracjonalnie. Jedynym tematem, jaki poruszał w rozmowach z nimi, była chęć odzyskania żony po rozstaniu. Opowiadał im również o tym, że szpieguje ją, ponieważ jest przekonany o jej zdradach. Znajomi mężczyzny przypuszczali, że Kamil cierpi na manię prześladowczą. Ciągle wymyślał nowe sposoby kontrolowania Eweliny, a wszystko dlatego, że nie chciał się pogodzić z rozstaniem. Zaraz po zabójstwie Kamil opuścił miejsce zamieszkania, a w poniedziałek nie pojawił się w pracy. Wyjeżdżając, nikogo nie poinformował o tym, dokąd się wybiera, nie uprzedził kolegów i bliskich, choć co do tego, czy rodzice Kamila nie znali jego miejsca pobytu, śledczy nie byli przekonani, ale zgodnie z prawem nie musieli informować organów ścigania o miejscu pobytu syna. Łukasz G. również twierdził, że nie ma pojęcia o tym, gdzie przebywa Kamil. Szybko jednak okazało się, że ojciec Kamila może wiedzieć, dokąd uciekł jego syn. Babcia mężczyzny mieszkała w Niemczech i to właśnie do niej pojechał Kamil, aby ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Gdy tylko ojciec Kamila żyły, ustalił, że te przypuszczenia są prawdziwe, postanowił pojechać do Niemiec i, jak twierdził, próbował przekonać syna, by oddał się w ręce policji. Z jego relacji wynika, że prosił Kamila, by przestał się ukrywać i utrudniać działania śledczych. Zaproponował synowi, że razem wrócą do Polski, ale mąż Eweliny nie miał zamiaru słuchać tych rad. I według ojca Kamil powiedział, że nie ma zamiaru wracać do Polski, gdzie trafi do więzienia, po czym po prostu wyszedł z mieszkania babci i nigdy więcej do niego nie wrócił. Przy czym prokuratura i policja nie wykluczają, że bliscy pomogli Kamilowi w znalezieniu innej kryjówki. Zakładając jednak, że rodzina nie kłamie, to mężczyzna ukrywa się na własną rękę lub pomaga mu ktoś z grona jego znajomych. Zabezpieczony materiał dowodowy oraz zeznania świadków, a także fakt, że na nagraniu z monitoringu Ewelina rozpoznała swojego męża, pozwalają bez żadnych wątpliwości wskazać podejrzanego. Prokuratura rejonowa w Chorzowie nie ma wątpliwości. Należy natychmiast zastosować areszt wobec Kamila Żyły. Zwracają się więc do chorzowskiego sądu o wydanie odpowiedniej decyzji. Aresztowanie Kamila okazało się jednak problematyczne przede wszystkim ze względów formalnych.
Prokuratura co prawda wydała nakaz zatrzymania, ale można go było dokonać wyłącznie na terenie Polski. I teraz cała odpowiedzialność spoczęła w rękach sądu. Mimo bardzo poważnych zarzutów i solidnego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy w Chorzowie postanawia rozpoznać sprawę w trybie zwyczajnym, choć chorzowski prokurator prosił o zastosowanie w tym wypadku trybu pilnego, czyli natychmiastowego zwołania posiedzenia aresztowego. Sąd Rejonowy z niewiadomych powodów czyni jednak inaczej i ta decyzja budzi wiele wątpliwości i wywołuje prawdziwą burzę medialną. Wniosek o tymczasowy areszt nie został rozpoznany w trybie dyżuru aresztowego, ale wydano decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia, na którym ma się stawić podejrzany. W takiej sytuacji obligatoryjne jest zawiadomienie Kamila Żyły listownie o terminie, w którym ma się stawić w sądzie. Mężczyzna oczywiście nie odebrał zawiadomienia w pierwszym terminie, ponieważ dawno już przebywał za granicą i dopiero drugie nieodebranie przesyłki z sądu skutkuje tak zwanym skutecznym doręczeniem. Termin posiedzenia wyznaczono na 9 maja 2022 roku. Paweł został zamordowany 27 marca 2022 roku. 1 kwietnia prokuratura postawiła zarzuty. Czas mija, a sprawca nadal przebywa na wolności. 9 kwietnia bliscy ofiary wydają następujące oświadczenie. Nasza rodzina jest pogrążona w głębokim bólu i stracie po zabójstwie naszego syna i brata Pawła Kiliańskiego. Skutki tego niewyobrażalnego zdarzenia są dla nas nieodwracalne, bo nic nie wróci już życia młodemu, zdolnemu człowiekowi, przed którym życie stało otworem. Paweł był wychowywany na uczciwego i porządnego człowieka, który wyrósł na cenionego dziennikarza. Nie potrafimy zrozumieć, dlaczego otwarty na innych, bezkonfliktowy i tolerancyjny człowiek, jakim był Paweł, doznał takiego okrucieństwa. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, że sprawa zabójstwa nie jest traktowana w trybie pilnym, a odległy termin rozprawy budzi nasz sprzeciw, strach i wywołuje głębokie obawy, iż sprawca tego makabrycznego czynu może bezkarnie pozostawać na wolności i zagrażać bezpieczeństwu innych. Każdy dzień zwłoki w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania zmniejsza szanse na szybkie znalezienie sprawcy. Jednocześnie zwłoka pozwala podejrzanemu na bezkarne ukrywanie się lub wręcz uniknięcie odpowiedzialności za ten czyn. Bo jeśli można zakraść się do czyjegoś samochodu, odebrać temu komuś życie, a potem spokojnie i bez żadnych konsekwencji poruszać się po całej Europie przez 1,5 miesiąca, to jak zwykły człowiek może czuć się bezpieczny i chroniony? Mamy wrażenie, iż sprawca naszej tragedii traktowany jest nieadekwatnie do skali czynu, którego się dopuścił. Zaskoczony zaistniałą sytuacją, chorzowski prokurator Cezary Golik również, podobnie jak rodzina Pawła, nie rozumiał decyzji sądu. Jego zdaniem sąd popełnił błąd, który skutkować może tym, że złapanie Kamila Żyły będzie znacznie utrudnione. Prokurator decyduje więc o podjęciu innego kroku i zwraca się do wojewody śląskiego z żądaniem unieważnienia paszportu Kamila Żyły i wprowadzenia do systemu adnotacji o zakazie wydawania nowego dokumentu. Według prokuratora jest to konieczne, by mieć pewność, że poszukiwany mężczyzna nie opuści strefy Schengen. W tym momencie prokuratura wyczerpała już wszelkie możliwości działania. Zabezpieczono materiał dowodowy, przesłuchano świadków, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W sprawie nie można było zrobić niczego więcej, ponieważ ustalono już wszystkie niezbędne fakty i okoliczności do sporządzenia aktu oskarżenia. Brakowało jedynie podejrzanego.
Prokurator zdaje sobie sprawę z tego, że Kamil Żyła z pewnością przebywa poza granicami Polski i wydany w Polsce nakaz zatrzymania nie uprawnia do zatrzymania go poza granicami państwa, a jedyną możliwością zatrzymania go w tej chwili jest europejski nakaz aresztowania, na który wszyscy czekają już wiele tygodni. Sprawą posiedzenia aresztowego zainteresowały się media, między innymi program Uwaga. Reporter chciał porozmawiać z prezesem Sądu Rejonowego w Chorzowie i mimo, że wcześniej wyrażono chęć udziału w programie, to ostatecznie do spotkania nie doszło, a sąd udzielił wymijającej odpowiedzi. Dziennikarz chciał między innymi uzyskać odpowiedź na pytanie o to, kto poniesie odpowiedzialność, jeśli Kamil Żyła opuści strefę Schengen i ukryje się w kraju, w którym europejski nakaz aresztowania nie będzie honorowany. Niestety nie uzyskał odpowiedzi. W programie Uwaga przytoczono bardzo głośną sprawę Kajetana Poznańskiego, który w roku 2016 zamordował nauczycielkę języka włoskiego, a następnie rozczłonkował jej ciało. Kajetana dzięki sprawnej współpracy policji, prokuratury i sądu ujęto zaledwie kilka dni po jego ucieczce. Łowcy głów zlokalizowali go na Malcie. Tym razem poszukiwaniami Kamila Żyły również zajmują się łowcy głów, jednak ich zadanie zostało znacznie utrudnione, ponieważ nakaz aresztowania wydano zdecydowanie za późno. 14 kwietnia zbulwersowana decyzją sądu rodzina dziennikarza postanowiła poprosić o pomoc Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości, i w liście pisali między innymi: zwracam się z ogromną prośbą o objęcie nadzorem i interwencję w sprawie mojego syna. Podejrzany nie może zostać zatrzymany ze względu na to, że chwilę po dokonaniu zabójstwa opuścił on Polskę. Niezbędny jest więc list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Rozprawa sądowa została wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie na 6 tygodni po dokonaniu zabójstwa. W końcu 9 maja 2022 roku, kiedy sąd wydał wreszcie pozytywną decyzję o zastosowaniu wobec Kamila Żyły tymczasowego aresztu, można wreszcie wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym, a tym samym opublikować w mediach fotografię mężczyzny. Zdjęcie po wielu tygodniach trafia do mediów i na portale społecznościowe, jednak w ocenie wielu to wszystko wydarzyło się zdecydowanie za późno. 17 maja 2022 roku wydany został wreszcie europejski nakaz aresztowania, prawie 2 miesiące po zabójstwie. W komunikacie policji czytamy: policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie poszukują podejrzanego o zabójstwo Kamila Żyłę, urodzonego 2 sierpnia 1987 roku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostatnie miejsce zamieszkania to Jastrzębie-Zdrój, ulica Podmiejska 10, mieszkanie 13. Rysopis Kamila Żyły. Sylwetka szczupła, mężczyzna waży około 75 kg, wzrost 175-180 cm, posiada znaki szczególne, takie jak tatuaż, logo klubu sportowego FC Barcelona. Ma ciemne włosy z możliwością ufarbowania ich na jasny blond, brązowe oczy. Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje o poszukiwanym proszone są o osobisty kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Sprawa z Komendy Miejskiej w Chorzowie trafia wkrótce do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i obecnie poszukiwaniami mężczyzny zajmują się łowcy głów. Policjanci zajmujący się tropieniem najniebezpieczniejszych przestępców. 30 czerwca 2022 roku, czyli 3 miesiące po zabójstwie dziennikarza w Chorzowie, prokuratura na podstawie artykułu 22
Paragraf pierwszy zawiesza postępowanie przygotowawcze. Instytucja zawieszenia postępowania ma miejsce wtedy, gdy zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca jego dalsze prowadzenie, a w szczególności jeżeli nie można ująć podejrzanego. I postępowanie zawiesza się na czas trwania tej przeszkody. Skoro wcześniej prokuratorzy stwierdzili, że do sporządzenia aktu oskarżenia potrzebny jest już im tylko podejrzany, to nie mają innego wyjścia. Takie są procedury. Zabezpieczono wszelkie dowody i tak naprawdę kolejnym krokiem jest już tylko skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Jednak będzie to można zrobić dopiero wtedy, kiedy Kamil Żyła zostanie aresztowany. I w związku z tym prokuratura dopełniła wszelkich działań. Od teraz dalsze losy sprawy znajdują się w rękach policjantów, którzy muszą uporać się z odnalezieniem podejrzanego. Poszukiwania przestępców podejrzanych o dokonanie zbrodni zabójstwa nigdy nie są łatwe. Poszukiwania zabójców ukrywających się poza granicami kraju należą do szczególnie trudnych. Dlatego bardzo ważne jest to, aby ludzie mieszkający poza granicami Polski zwracali szczególną uwagę na osoby podobne do rysopisu Kamila Żyły, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny przestępca, którego miejsce jest w więzieniu, a nie na wolności. Obecnie istnieje już europejski nakaz aresztowania i mężczyznę może zatrzymać policja w każdym kraju strefy Schengen. Dlatego jeśli wiecie, gdzie ukrywa się zabójca Pawła, to naprawdę nie traćcie czasu i przekażcie swoją wiedzę policji. Niestety do momentu nagrania i opublikowania tego odcinka w sierpniu 2023 roku Kamil Żyła nie został odnaleziony przez policję, ani nie zgłosił się nikt, kto mógłby wskazać miejsce jego pobytu. Według śledczych Kamil nadal przebywa za granicą, być może w Niemczech, gdzie mieszka jego babcia, lub też w innym kraju. Nie ma natomiast wątpliwości, że mężczyzna otrzymuje pomoc od osób trzecich. Ukrywa się od 27 marca 2022 roku, czyli ponad 500 dni, ponad 73 tygodnie i nadal pozostaje nieuchwytny. Musi przecież gdzieś mieszkać i ukrywać się, więc z pewnością ktoś udostępnia mu mieszkanie. Prawdopodobnie utrzymuje go, bo raczej trudno byłoby, aby mężczyzna podjął pracę zarobkową i nie został zlokalizowany. Gdyby zarejestrowano na niego umowę o pracę, to natychmiast okazałoby się, że jest poszukiwanym przestępcą. Być może jednak jest gdzieś nielegalnie zatrudniony lub pomaga mu ktoś z rodziny lub znajomych. W magazynie kryminalnym 997 o sprawie wypowiadał się były już policjant pan Andrzej Mroczek. Mówił o tym, że Kamil Żyła z pewnością jest sprawcą i że są niezbite dowody na jego sprawstwo. Ze słów byłego i doświadczonego policjanta można wywnioskować, że są obecnie trudności z ustaleniem miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny, ponieważ udaje mu się skutecznie zacierać za sobą wszelkie ślady i policjant nie ma żadnych wątpliwości, że oznacza to, iż Kamil Żyła na pewno nie działa w pojedynkę. Kamil Żyła związany był ze środowiskiem kibicowskim. Mówi się o tak zwanej kibicowskiej sztamie, którą mają ze sobą kluby sportowe, czyli trzymają się razem, udzielają sobie wzajemnie pomocy, kiedy któryś z kibiców ma, podobnie jak Kamil, problemy z policją. Ale czy solidarność kibicowska może stać ponad sprawiedliwością, która musi przecież dosięgnąć zabójcę Pawła Kiliańskiego? Pan Andrzej Mroczek jest przekonany, że ustalenie miejsca pobytu Kamila Żyły jest tylko kwestią czasu. Choć praca operacyjna jest trudna, wymagająca ogromnego zaangażowania, a wszystkie przekazywane informacje muszą być bardzo dokładnie weryfikowane, by mieć pewność, że nie zostanie popełniony żaden błąd, przez który poszukiwany mężczyzna
będzie mógł się w dalszym ciągu bezkarnie ukrywać. W tym miejscu należy przypomnieć, że osoba, która pomaga w ukrywaniu osobie poszukiwanej listem gończym, również ponosi odpowiedzialność karną, ponieważ odpowiada za tak zwane poplecznictwo i zgodnie z polskim kodeksem karnym grozi jej za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z odpowiedzialności zwolniona jest tylko najbliższa rodzina. Paweł Kiliański nie żyje, a jego bezlitosny oprawca pozostaje na wolności i być może żyje gdzieś niedaleko. Być może nawet prowadzi pozornie normalne życie wśród niczego nieświadomych ludzi. Obecnie Kamil Żyła nazywany jest jedną z najbardziej poszukiwanych osób w kraju. Czy może być niebezpieczny? Osoba, która z tak ogromną determinacją zabija drugą osobę, z pewnością nie należy do osób opanowanych i pokojowo rozwiązujących konflikty. Zatem dla dobra nas wszystkich dobrze byłoby, aby jak najszybciej trafił przed oblicze sądu. Wiadomo, że Kamil działał pod wpływem bardzo dużych emocji, ale mimo wszystko działał w sposób zaplanowany. Było to wyrachowane, zaplanowane morderstwo, a nie atak dokonany w chwili gwałtownego wzburzenia. Ewelina przez co najmniej kilka dni jeździła przecież samochodem z założonym na magnes nadajnikiem GPS. Koledzy z pracy Kamila dopiero po fakcie przyznali, że z mężczyzną od dłuższego czasu działy się bardzo złe rzeczy. Od czasu, kiedy jego żona postanowiła się z nim rozstać, a właściwie od 2 lat, od kiedy pomiędzy małżeństwem nie działo się dobrze, mężczyzna zaczął podupadać na zdrowiu psychicznym i sprawiał wrażenie człowieka oderwanego od rzeczywistości. Jak twierdzili koledzy, Kamil nigdy nie był najlepszym pracownikiem, ale od czasu rozstania się z żoną właściwie przestał całkowicie przykładać się do wykonywanych obowiązków. Jego stan nie zaniepokoił jednak jego kolegów do tego stopnia, by którykolwiek z nich powiadomił o tym policję albo chociaż Ewelinę. Podobno koledzy z pracy wiedzieli, że brał wolne tylko po to, by śledzić żonę, ale uważali to bardziej za zabawne dziwactwo niż prawdziwy powód do niepokoju. Jednak biorąc pod uwagę to, że był gotowy zapłacić za podłożenie kobiecie podsłuchu oraz nadajnika GPS oraz to, że opracował plan zainstalowania na jej telefonie aplikacji szpiegowskiej, można było zauważyć prawdziwą obsesję. Ewelina była dla niego jedynym tematem i jedynym sensem życia. Za wszelką cenę starał się ją zatrzymać, a jego obsesja doprowadziła do ostateczności. Poszukiwania Kamila trwają. I jeśli ktoś z Was wie, gdzie mężczyzna się ukrywa, pamiętajcie, by powiadomić o tym fakcie policję i nie próbować zatrzymywać go na własną rękę. To bardzo niebezpieczny przestępca. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!